Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Wolfenstein. A dzisiaj ostatni odcinek. Najprawdopodobniej będę wam z tego samodzielnego dodatku tutaj prezentował, ponieważ jest to ostatni etap już w tej grze i będę starał się go wykonać w całości w tym odcinku. Dobra, zabijemy go. Serio? Kurczę, spodziewałem się tego, że tutaj no oni bez dwóch zdań tutaj zaalarmują całą resztę, jak jednego zabiję. Wcześniej wykonywałem w podobny sposób egzekucję na dwóch przeciwnikach. Niestety nie udało mi się to w miarę szybko zrobić, od razu był alarm. Tutaj jak widzicie, nie wiem, albo przeciwnicy są bardzo daleko siebie i przez to nikt nikogo nie usłyszał, albo coś mi się tutaj przyfarciło, powiem wam szczerze, bo jest to dosyć dziwna sytuacja. No tu mamy jakieś tajne pewnie przejście, ale zobaczmy, widzicie? Tutaj mamy już informację, że nawet widzę już go. Mamy tego dowódcę, dobra, jeden wyeliminowany, a drugi jest 25 metrów od nas mniej więcej, więc też gdzieś tutaj w okolicy powinien być. Ja najpierw gdzieś właśnie chciał skupić tutaj na zabójstwie tych kolesi, a potem już tutaj można z resztą sobie powalczyć, ewentualnie się tam, nie wiem, śmichnąć bokiem, gdyby w razie czego mnie nie zauważyli. O, widzicie, jest tam kolejny. Okej. Cholera. Alarmu już nie będzie, ale ten koleś pewnie go zauważył. Przecież koleś normalnie spadł z tego balkoniku. Niefortunnie. Chyba nie. Chyba miał inną nawet ścieżkę tutaj. Którą przeczekacie, zabiję go. Dobra. A nie, no są przeciwnicy, ale oni są chyba tak tutaj, może też przez to, że jest ciemno, raczej nie, ale wydaje mi się, że oni są w takich odstępach, że po prostu tamtych zabójstw nie słyszeli za bardzo. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Wcześniej by normalnie, jak go ogrywałem podobne, tutaj właśnie mówię, jak ogrywałem podobne, jak podobne akcje tutaj wam pokazywałem, no to tak kolorowo nie było jak teraz. Też nawet wielu ich nie było, jak widzicie. W sumie tych dwóch kolesi, dwóch dowódców. Jeden zwykły żołnierz i jeden specjalny. I to by było tyle w sumie, więc też nie ma się chyba co dziwić za bardzo. Tylko teraz pytanie, którędy mam iść? Może tędy, czekajcie, na górę wejdę. Nie, raczej nie. Ale miejscowa naprawdę konkretna, jest niesamowity klimat. Wiecie co, jestem z wami ponownie, ponieważ kurczę, naszukałem, którędy tutaj przejść. Okazało się, że tutaj droga jest banalna i prosta. Dobra, idziemy dalej, bo naprawdę troszeczkę zabłądziłem tutaj. Ale od czego jest opcja montażu, zawsze to można wyciąć. Dobra, co tu mamy? Okej, czyli mamy tutaj nadzieję, że Helga będzie znajdowała się gdzieś w tej kopalni, bo to jest bez dwóch zdań jakaś kopalnia. Na chwilę obecną strasznie tajemnicza, nic na temat tego nie wiemy. Jedyne to, że coś kombinują, ale co konkretnie? Niestety tego wam nie powiem na chwilę obecną, bo nie wiem. Aj, tu kurczę, nawet go nie zauważyłem, skubańca. Się ukrył. Dobra. Czasami człowiek nie zwróci na takie rzeczy uwagi. Powiem wam, że jak kurczę, sam tak nieraz mam, bo też często mi mówicie, że coś tam pominąłeś i tak dalej. Kiedy ja montuję materiał dla was, ale czekajcie, mamy tam towarzystwo. Często jak montuję dla was materiał, to dostrzegam wiele rzeczy, kiedy oglądam, ale kiedy się gra, nie do końca jest tak kolorowo. Ale mi tutaj, ja pierdziule. No dalej!
Jest, dobra, udało się, ale mi tutaj pancerza zeszło na skubańca. Więc mogę wam potwierdzić, tak jak wam zresztą już mówiłem, bo też czytałem wasze komentarze, nie jesteśmy w stanie zabijać właśnie te roboty, niekoniecznie wyłączając energię, ale też strzelając właśnie w ten kabel, który go zasila. Ja wam też mówiłem wcześniej, teraz macie dowód na to, że tak to wszystko działa. Dobra, mamy windę, jedziemy na górę albo ewentualnie na dół. Więc to tak powiem wam jest, nie? Jak się ogląda materiał, to mówi, a tu pominął, tu pominął, tu pominął. And like a blind worm tumbling your way through the soil, deeper and deeper into the rotting bowels of the earth, into the dark places that are left forgotten. Ja też to dostrzegam, jak oglądam swój materiał. Czekajcie tutaj. Jedziemy z grubej rury z nimi. Nie będziemy się już bawili. Ostatni odcinek, trzeba się tutaj z nimi pobawić. Zrobić rozwałkę. Troszeczkę nierozsądnie chyba tego podszedłem, ale mimo wszystko przynajmniej mam frajdę z tego. No właśnie mówię wam, tutaj jak się ogląda, to jest, wiecie, można się skupić na wielu rzeczach, kiedy się gra. Człowiek skupia się na grze w 100% praktycznie i często wielu rzeczy po prostu się nie przyuważy. No i oczywiście też jak się nagrywa jakieś materiały, to fajnie, żeby właśnie i grający, czyli ja, miał przyjemność z rozgrywki i wy też z oglądania. To trzeba wszystko zawsze połączyć. A tam jeszcze skubaniec jakiś, widzę, się ukrył na górze. Nie może być tak, że kurde przez 40 minut będę szukał jakichś znajdziek, tak? Was to po prostu by po czasie znudziło, więc czasami pewne rzeczy warto odpuścić, aby dalej wątek fabularny tutaj... No i znowu tam jakiś skubaniec się... Jest ich sporo, spodziewałem się, że będzie mniejsza ilość. Dlatego też tutaj pokusiłem się o to, żeby z nimi powalczyć, i to nie do końca była, jak widzicie, dobra decyzja. Ale wybrnę z tego, postaram się przynajmniej. Mój koleś się chyba zgliczował. Czekajcie, tu mam jakiś kibelek i broń. Okej. No, koleś tutaj widzę, że nieźle zgliczowało. Teraz pytanie, został nam jeszcze dowódca, na pewno. Jak widzicie, cały czas alarm jest włączony, cały czas dowódca gdzieś w okolicy jest. Czekajcie, chyba tutaj gdzieś powinien być, 10 metrów 8. Gdzieś tutaj. A, tam jest jakieś wejście, czekajcie. Chyba jakoś tam trzeba będzie wejść, na pewno nie tędy, bo nie ma ściany, po której można by się było tutaj wspiąć. Nie ma też drabiny. Czekajcie, bo może tutaj czegoś nie zauważyłem. O, mamy tu jakieś przejście, czekajcie. Na cichacza, niech przyklęknę sobie. O, widzicie? I nasz koleżka odnaleziony. Ostatnio mówiłem, że wam, że ciężko mi było jednego kolesia znaleźć, przez to musiałem uciąć materiał. Ktoś mi powiedział, Jorzy, tam masz taką kropeczkę, możesz po tej kropeczce iść. Ja widziałem to, ale mimo wszystko nie mogłem odnaleźć lokalizacji. Nie wiem, tak był ukryty, tak był gdzieś tam schowany, że ciężko mi było go dostrzec. Zlał się mi jakoś tutaj z otoczeniem. Po prostu no, za nic w świecie nie mogłem go znaleźć. Ja wiem, że ta kropeczka oznacza to, że w tamtym kierunku jest przeciwnik, ale mimo wszystko znaleźć go nie mogłem. Dlatego też szukałem go, kurde, dosyć sporo. Tak samo jak dzisiaj przed chwilą szukałem tutaj wyjścia z tych wykopalisk. Aż w końcu znalazłem, ale też wam to mówię, na pewno wytnę, jak będę montował materiał, aby nie zanudzać was.
Dobra. Co tu mamy? Widzę już. O, coś za tym pomieszczeniem musi być niebezpiecznego, skoro oni tak kampią. Dobra. Ja cię wytłukę jeszcze tylko tego i zaraz sprawdzimy, co tam ciekawego jest. Pewnie jakieś zombiaki albo jakieś jeszcze inne potwory. Dokładnie, widzicie? Jest tutaj sporo zombiaków, bo oni tutaj się próbowali chronić, więc widzę, że to jest dosyć miejsce bezpieczne. Niemniej jednak nie chciałbym się tam znaleźć, powiem wam szczerze. Tutaj czuję się w miarę bezpiecznie, chociaż wy tego pewnie nie słyszycie, ponieważ ja kiedy montuję materiały, troszeczkę ten dźwięk przyciszam. A kiedy gram, naprawdę wszystko wyraźnie, doskonale słyszę. Nawet często jestem w stanie stwierdzić, z jakiego miejsca, gdzie kogoś słychać, gdzie ktoś tam jakieś kroki po prostu stawia. I no niesamowity taki dźwięk, taki straszny dźwięk zombiaków ciągle słyszę. O, właśnie teraz, przed chwilą. Takie stękanie starej osoby, coś w tym stylu. Tam chyba nic nie ma, czekajcie, sprawdzimy jeszcze tutaj, czy jakieś są inne miejsca do obadania. Tu nic nie ma. No stąd przyszedłem. Ok, zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Nic tu nie ma. Granat, to nam się przyda. Pełno pajęczyn. O, tutaj coś jest, czekajcie. A, to jest chyba ta sama lokacja. Ten. O, czekajcie, bo tam. Mogę chyba górą wejść, skacząc tutaj, i mogłem tędy też przejść, więc. Niepotrzebnie. Wracałem się. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Zastanawia mnie jedna rzecz, nie? Nie wiem, może wy mi to wytłumaczycie, bo ja tego za bardzo nie ogarniam. Jak to możliwe, że normalny człowiek, no chociaż słowo normalny człowiek to ciężkie jest do określenia, nazywając w ten sposób nazistę. To jest raczej pojeb moim zdaniem i nie boję się tego słowa użyć po prostu. Naziści to byli naprawdę pojebani strasznie ludzie. Ale no powiedzmy, że normalny człowiek, jak on natychmiast zamienia się w zombiaka po tylko zabójstwie? To jest dziwne. Nie wiem. Moim zdaniem to powinno tutaj nie być takie natychmiastowe. Wydaje mi się, że powinien najpierw umrzeć, dopiero potem jakoś, nie wiem, ewoluować. Albo zostać dopiero przez ugryzienie zarażony. Czekajcie, ja dobrze idę w ogóle? Się rozgadałem. No nie wiem, dziwi mnie to, że od razu po zabójstwie. Nie, tędy przyszedłem, tak? Dokładnie, dobra, źle idę. Że od razu po zgonie on zamienia się w zombiaka. Ale wiadomo, tutaj różni twórcy filmowi, jakieś książki, jacyś autorzy książek, czy też autorzy gier te zombiaki przedstawiają, tak? To zależy już tylko i wyłącznie od tutaj, wiadomo, inwencji twórczej autora. No ale troszeczkę dziwne to dla mnie jest. Tak nagle się człowiek zamienia, czy trup, tak? Zamienia się w zombiaka, tak natychmiast. Jeszcze takimi efektami, jak widzicie. Ale podoba mi się strasznie ta lokacja, kurczę. Zwróćcie uwagę. Grobowce jakieś. Aj, tutaj tego nie zauważyłem w ogóle. Naprawdę, jeśli chodzi o lokację, to mi się to niesamowicie podoba. Najpierw ten zamek Wolfenstein. On był zdecydowanie ładniejszy z zewnątrz niż w środku, ale tutaj mamy kolejne takie lokacje, które mi się no niesamowicie podobają. Mimo że ja zazwyczaj, wiecie, lubię grać bardziej, kiedy jest jasno, w jakichś takich otwartych terenach, to mimo wszystko tutaj klimat mi się niesamowicie podoba. Dobra, skaczemy chyba do wody. Innego rozwiązania widzę nie ma.
Nie jest drabinka, więc gdzieś tam przejdziemy, byle się nie wracać. O, jest i Helga. Kozojebco. Czyli co, ten koleś był Arabem? Że kozojebca? Co my żeśmy teraz zrobili? Okej, tu się jakaś brama otwiera, więc sobie tutaj tupnijmy. Słyszę zombiaków. Aha, dobra, już wychodzą, cholera. No mówię, słyszę zombiaków, ale ich nie ma, są już. Nadchodzą. Dobra, czy coś się stało w ogóle? A, tu jest, dobra, nie zauważyłem go. Nie wiem skąd on tutaj przyszedł do mnie. Gdzie ta brama się za mną, to jeszcze nie widzicie tego, ale ja to czuję po plechach. Ja się odsyłam do tyłu i jak najbardziej mogę, aby sprawdzić, czy ta brama się otwiera, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ona się już otwierała, kiedy to tutaj wcisnąłem tamten taki, nie wiem, jakby to powiedzieć, ten kamień taki, widzicie, ona się otwiera. No ja tutaj staram się coraz bardziej iść do tyłu. Aby tutaj się z nimi nie spotkać. Kurde, jeszcze trochę, mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Jeszcze kilka tutaj. Dosyć dziwny sposób otwierania bramy, nie? Tak jak taki wrót. Jeszcze trochę, kurczę, jeszcze 15 sekund i będzie. Dobra, czekajcie, wskoczę tam. No, dobra, jesteśmy. Ale oni tutaj chyba mogą do nas podejść, o ile się nie mylę. Czekajcie, taka jeszcze znajdźka. Notatka archeologa. Gdzie co ciekawi mnie, czy... Bo ja tak zatrzymuję często te notatki, pokazuję wam, co tutaj w nich jest, jakie są informacje. Ciekawi mnie, czy chociaż jedna osoba znalazła się, która w ogóle czyta te notatki, bo nie wiem, czy jest sens wam je pokazywać w ogóle. Więc dajcie znać, czy takie informacje w grach, kiedy zatrzymuję troszeczkę, abyście mogli sobie to zatrzymać sami na dłużej i przeczytać. Ciekawi mnie, czy to warto robić, w ogóle to zbierać, bo nie wiem, czy to czytacie, czy nie. Ja staram się to sobie czytać później. Wow. Fuck, pułapka, no nie wierzę. A to był skrypt. Franz, mein Ober, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen Sie. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter Rudy? I must say you're stuck. Teraz pytanie do was. Kto ma obróconą głowę do góry nogami, tak jak ja? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... Fuj! I feel like I'm a child again. Ja się pożygam tutaj. For the treasures in the woods. This moment... Well, put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner? Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker. Hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd, Sie Weichei.
No, w końcu już mnie szyja boli. Co to jest? Co to jest? To nie jest żaden mech, to jest normalnie jakiś potwór. Ja pierdziule. Ich habe lecker, lecker Fleisch für dich mitgebracht, ja! American Flash! Wow! Gaganer! Gaganer! Aż go poczułem dosłownie. Na bitte! Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie! So beherrscht man ein Monster! Ale bydlak. Wolltest du auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Becke! Tak, dobrze jej. Za to, że mnie całowała. No, na pewno coś z tym zdziałasz, tym pistolecikiem. Łeb, dobry, już go kocham dosłownie. Łeb mu odgryzł i co tam. Ale powiem wam szczerze, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Już zombiacy dla mnie to było coś wow. Potwór w Wolfensteinie tego typu. On jest chyba ślepy w ogóle, czekajcie, bo on... Zobaczcie, on nie reaguje, on jakby nie wiedział, gdzie ja w ogóle jestem. Ewentualnie nie wiem, może nie lubi amerykańskiego jedzenia. Bez dwóch zdań, jedynym miejscem, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, właśnie tak spróbowałem tutaj celować, czekajcie. Sprawdzać, gdzie znacznik pojawia mi się na czerwono i tylko twarz tego tutaj paszcza była właśnie w tym kolorze. To mi daje do zrozumienia, że po prostu trzeba go pokonać strzelając. Ale on mnie w ogóle nie widzi, masakra. A, widzicie? Teraz się zasłaniam, więc overwał. Zakładam, że kilka serii takich trzeba będzie tutaj... A, jeszcze tu mamy nazistów, cholera. Ole mu! Strzeliłem, najpierw mu hełm spadł, potem dopiero overwał, ale zwróćcie uwagę, ten potwór w ogóle przez nikogo kontrolowany nie jest, on nawet zabija tutaj nazistów, on nawet, zobaczcie, nawet jak oni się zamieniają w zombiaków, on atakuje ich, ponieważ on coś słyszy, nie wie, kim oni są, ich atakuje, więc to jest broń tak naprawdę strasznie słabo skuteczna. Ciekawi mnie jego historia w ogóle, bo wzmianki w The New Order w ogóle nie było o tym, a jak wiecie, wydarzenia, które rozgrywamy teraz, są przed wydarzeniami z New Ordera, więc ciekawi mnie to. Na pewno trzeba wykonać kilka takich serii, żeby on właśnie oberwał tak potężnie, zasłonił się i wtedy pewnie któryś z kolei taki większy atak na niego coś zdziała. Nie wiem, przynajmniej tak myślę. Mogę się mylić. A, widzicie? Znowu się tutaj zasłania. Nie wiem, czy w ogóle jest sens tutaj z tymi nazistami walczyć. Bo jak on tutaj jest pełen sił, to on z nimi walczy i robi tutaj kawał dobrej roboty. Widzicie? Nie ma to sensu, niech on najpierw sobie ich tutaj rozwali. Kurde, wszystko się częściej przez to... Jak się gra na myszy tej klawiaturze, to nie ma w ogóle wibracji, dzięki czemu jest łatwiej. Na padzie jak się gra, to cholernie cały pad wibruje, przez co... No, czucia są lepsze, ale też jest jednocześnie trudniej tutaj... Wiecie... Wycelować. Już pomijam kwestię precyzji samej myszki, ale tutaj...
stosunku do pada, ale chodzi mi właśnie tutaj bardziej o takie, wiecie, ruchy, nie? Tak jakbyście grali na myszy, to by ktoś by wam całą ręką cząsł. Tak to wygląda mniej więcej. Mógłbym też, wiecie co, rzucać granatami gdzieś tam dalej i on by słyszał tylko... A nie wyszło mi to, rzucałbym granaty w inne miejsce, widzicie? Rzuciłem granat, a on zaraz tam ręką próbował... Ale już mam resztki, cholera zdrowia. On próbował już ręką... tamtą stronę przycelować. Słuchajcie, jaką mam broń? Ja mam karabin maszynowy, ja tego nawet nie wiedziałem. Więc teraz już chyba wiem, wiecie co, dlaczego nie mogłem tego karabinu maszynowego wziąć wcześniej z tej wieżyczki w 7 bodajże rozdziale, chyba tak. Oberwał już czy jeszcze? A, to jeszcze mam jakieś naciste. Dobra, udało się. Nie będę tam do niego podchodził z bliska, bo jeszcze tutaj się obudzi, chociaż nie, chyba już jest nieżywy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No kolos, bez dwóch zdań, ogromny kolos, ogromną mocą. Też miałem informację, że mamy wziąć teczkę od Helgi, tylko teraz pytanie, gdzie ona jest? On ją wyrzucił, on ją połknął, znaczy on ją wziął w usta i ją wyrzucił. Tam jest chyba wejście, czekajcie sobie, zobacz, czy coś tu jeszcze mogę wziąć, chociaż wydaje mi się, że jest końcówka tej gry. Jest tutaj, skubana. Traciłam kontrolę. No nie dali mi jeszcze jej zabić, no serio? Kurde, zrobiłbym to wcześniej, gdyby nie to, że musiałem broń przeładować, ale dobra. Mamy tutaj tą teczkę. Nasz główny cel zdobyty, jak widzicie. No nieźle. Jesus Christ. Nazi pits fucking everywhere. Here he is. A, tego pana to już znam. Come on, give me a hand, you lazy bastard. Ja go pomyliłem z Kesslerem tak naprawdę w poprzednim odcinku. Ale to jest oczywiście. Who's the head, Blaskowitz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blasco. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blasco? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure! Except in my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. Czyli to by był koniec, jak widzicie. Dalszą część tej przygody pewnie znacie, a jeśli nie, to zapraszam was do
mojego let's playa z Wolfensteina The New Order, którego ogrywałem jakiś rok temu na swoim kanale. Było dosyć duże zainteresowanie tą grą, pamiętam. Ja też żałowałem, że grałem na Xboxie 360, a nie na Next Genach wtedy. No nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak dobra. Samo DLC, powiem wam, pod względem fabularnym nie ma jakoś startu za bardzo do samej podstawki, ale bez dwóch zdań na pewno tutaj od tej połowy gry ta druga część była już naprawdę bardzo fajna, niesamowicie grywalna i sprawiała mi dużo frajdy. Wolfenstein przede wszystkim, jeśli chodzi o tą, powiedzmy, ten dodatek, samodzielny dodatek, jest mocny pod względem grywalności. Pod tym względem naprawdę wysoka ocena ode mnie, jeśli chodzi natomiast o fabułę, no nie porwało mnie to przynajmniej w pierwszej części, w drugiej już było zdecydowanie lepiej. Pamiętajcie, że też oprócz samego wątku tutaj, którego wam pokazałem, mam dodatkowy tryb, gdzie możemy na czas wykonywać różne wyzwania, dostając punkty za każde zabójstwo, za każde zabójstwa. Mamy też oczywiście wiele cięższych poziomów trudności, na których sobie możemy grę przejść. Jest sporo znajdziek, z tego co czytałem, 20 godzin potrzeba, aby przejść grę na 100%, więc tutaj trzeba by było tyle na tą grę poświęcić. Wy widzieliście, ile mniej więcej odcinki trwały, możecie sobie na tej podstawie stwierdzić, ile ten samodzielny dodatek tutaj trwa. Pamiętajcie, to jest samodzielny dodatek, to nie jest gra. Kosztuje też to DLC, chociaż zawsze mówię DLC, a to jest samodzielny dodatek. Kosztuje też no niewiele w stosunku do pełnej gry w dniu premiery. Pewnie za jakiś czas to stanieje jeszcze, więc będzie to można kupić gdzieś tam taniej. Myślę, że aktualnie, jeśli lubicie tego typu gry, warto kupić. Jeśli nie, no to chyba was w żaden sposób nie zachęcę. To by było tyle. Mam nadzieję, że chyba jeszcze jeden dodatek wyjdzie do tej gry, o ile się nie mylę, więc fajnie by było wam go na kanale pokazać, jeśli oczywiście będziecie chcieli. Ode mnie to by było tyle, tak jak mówiłem, nakrywałem całą podstawkę na kanale, więc możecie obejrzeć, jeśli was to DLC zainteresowało, a nie widzieliście jeszcze tego, tej serii na moim kanale. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chyba już tyle. Dzięki wielkie, że byliście, dzięki wielkie za tą serię, że oglądaliście. Może jakoś popularna nie była, ale widziałem, że sporo osób to też oglądało, jakaś tam duża część moich widzów to oglądała, więc cieszę się z tego niesamowicie. No i co? Fajna muzyczka leci też w tle, więc sobie może jej posłuchajcie chwilę, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, jeszcze raz wielkie dzięki za serię. Do usłyszenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się, cześć!